Witam, witam w kolejnym moim odcinku. To nie będzie zwykły vlog, tym razem to będzie wywiad z Marcinem z Discover Thailand Now. Marcin mieszka tutaj od jakiegoś ponad roku, z tego co mi mówił, w Tajlandii. I nie znam go dobrze, poznałem go dopiero dzisiaj, ale już widzę, że jest wulkanem energii i mega pozytywną osobą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Tak bym go na razie określił w kilku słowach. A więcej może Marcin sam o sobie za chwilę powie. Ja wam powiem tylko, jaki będzie temat dzisiejszego wywiadu. Tematem będzie niezależność finansowa, można powiedzieć, trochę pogoń za własnymi marzeniami i trochę historia człowieka, który zaczął w korpo, a skończył na rajskiej wyspie w Tajlandii. No pokrótce, mniej więcej się zgadza, słuchajcie. Ale generalnie to jest tak, że ja odkąd przeczytałem dwie kluczowe książki w moim życiu, słuchajcie, i takie za późno przeczytałem, bo ja je przeczytałem w wieku 20 kilku lat, a jak ja bym przeczytał w wieku 19 lat, czy w wieku 18 lat, Paweł, to ja bym już wcześniej zaczął realizować swoje marzenia. Dlaczego? Dlatego, że od tamtej pory, kiedy przeczytałem te książki, zaraz powiem jakie, całkowicie zmienił się mój mindset, całkowicie zmieniłem podejście do życia, do swoich marzeń, do swoich planów i do tego, jak je realizować. Mianowicie zacząłem pracować mądrze, a nie ciężko. Okej. Ale zacznijmy może od początku. Właśnie jaki był początek twojej drogi i jak po kolei tu się znalazłeś? Okej. Miałeś przecież kiedyś normalną pracę, odkryłeś te książki. A jakie to były książki? To były książki, pierwsza to była Robert Kiyosaki, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Słuchajcie, i ja może wiem, że książka jest dosyć znana i że część z was może ją przeczytało, ale tak naprawdę nie jest najważniejsza wiedza, tylko najważniejsza jest wiedza stosowana. Bo co z tego, że my przeczytamy daną książkę, jak nie zastosujemy tej wiedzy w praktyce? Zdecydowanie. Ja ci powiem, że ja jestem przeciwnikiem tego typu rzeczy, bo wiele osób właśnie czyta te książki i nic tym później nie robi. I mówi, ja czytałem te książki, ja teraz wszystko wiem, a cały czas i życie wygląda tak samo. I widząc setną osobę z rzędu, która jest tak zafascynowana Kiyosakim czy innym rozwojem osobistym i ciągle siedzi w tej pracy i tak naprawdę nic z tego nie skorzystała, zaczyna się denerwować. Mnie to zaczęło denerwować w pewnym momencie, że no, dobra, zostawcie już to Kiyosakiego. To są jakieś bzdury pewnie, ale jednak widzę, że jeżeli wprowadzasz to w życie i działasz, no to są świetne rzeczy. To potrafi zmienić czyjeś życie w 100%. Absolutnie. Że to nie była wina książek, tylko może tych moich znajomych, którzy nie chciało im się wstać z kanapy, no. Dokładnie, nie zastosowali tej wiedzy w praktyce. Bo co z tego, że o czymś wiesz, jeżeli tego nie stosujesz, prawda? No tak. No, także, a drugą książką, słuchajcie, to była Droga do finansowej wolności Bodo Schäfer. Bodo Schäfer, słuchajcie, też niesamowita historia. Człowiek też pracował w korpo, słuchajcie, nie miał nic w życiu i tak naprawdę jego metamorfoza. Ja też polecam szczerze tą książkę, ponieważ no i lubię historie ludzi oparte o fakty. Bo tam coś się dzieje. Ludzie przyszli do restauracji, tak, ale dobra, okej, okay, wytrzymamy. Wytrzymamy, tak, wytrzymamy z nimi. No, oni z nami. No właśnie, lubię historie oparte o fakty. O to, jak ludzie przeżyli tą swoją drogę życiową, jak się zmienili, co na to wpłynęło, bo wtedy można z nich czerpać tą inspirację. I ja właśnie tak zrobiłem. I tak robimy dzisiaj, z tobą. Dziękuję, ja mam nadzieję właśnie, że nasza rozmowa będzie inspiracją dla może niektórych z was, którzy po prostu też coś zmienią w swoim życiu. Okej, to opowiadaj od początku. Od początku, od urodzenia? Nie, od tego najgorszego momentu do najlepszego, czyli teraz. Okej. I ta przemiana po drodze. Dobra, to przemiana była taka, że pracowałem kiedyś w korporacji, pracowałem kiedyś w Optimusie. Ci, którzy nie pamiętają czasów Optimusa, to jest taki producent, był producentem komputerów Optimus. Pracowałem jako sprzedawca tych komputerów, no i w pewnym momencie przyszedł kolega mojego szefa i powiedział: Marcin, czy chciałbyś sobie trochę dorobić? Ja mówię, jasne, a co bym musiał robić? Mówi, nic, to robisz w tym momencie, tak? Czyli teraz sprzedajesz komputery, a dodatkowo miałbyś się zająć sprzedażą, w cudzysłowie sprzedażą otwartych funduszy emerytalnych. To był 99 rok, weszła nowa reforma emerytalna, otwarte fundusze emerytalne. Może też nie każdy z was wie, co to jest. To są takie, tak zwany drugi filar reformy emerytalnej. Generalnie każdy dorosły Polak musiał to mieć, tylko wystarczyło po prostu do tego człowieka iść i podpisać taką deklarację przystąpienia do OFE.
teoretycznie, słuchajcie, proste, natomiast w praktyce to nie było takie proste, ponieważ ja byłem przyzwyczajony do faktu, kiedy to ludzie przychodzili do mnie do biura, ja rozkładałem, prawda, foldery, oferty, no i ludzie wybierali sobie, ja chcę taki komputer, ja chcę taką drukarkę, ja chcę taki skaner, tak? A nie, że ja mam do kogoś pójść, no bo to już jest, słuchajcie, wyższa szkoła jazdy. Jak ja mam iść do osoby, której jeszcze nie znam i coś z nią, prawda, coś jej zaoferować, coś jej sprzedać. Natomiast przyszedł kolega po miesiącu, przyszedł kolega mojego szefa ponownie i mówi: Marcin, jak wyniki, tak? I ja mówię: słuchaj stary, no jeszcze nic nie zrobiłem, ale już wkrótce zacznę. Nie wyobrażałem sobie, słuchajcie, pójść do osoby gdzieś tam, prawda, trzeciej. No i po kolejnym tygodniu w końcu przyszedł ten Jarek i mówi: Marcin, masz tydzień, żeby zrobić 10 pierwszych deklaracji przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego. Ja mówię: okej, wróciłem do domu, podpisałem dziewczynę, słuchajcie, podpisałem brata, bratową, kurczę, rodzinę i tak się zaczęło. I od kolejnego miesiąca nie pracowałem już w korporacji. Słuchajcie, jakby to nie zabrzmiało, natomiast sprzedaż bezpośrednia jest jakby kluczem do naszego rozwoju. Ja wiem, że to może brzmi teraz tak dosyć lakonicznie i nierealnie, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś nauczy się sprzedawać, to nauczy się życia, ponieważ nauczy się psychologii, nauczy się rozmowy z ludźmi, nauczy się bycia otwartym, nauczy się komunikacji. Tak naprawdę sprzedaż, słuchajcie, to jest bardzo istotną rzeczą. Zresztą ja przymierzam się do napisania książki właśnie o sprzedaży, jak sprzedaż osobista, jak sprzedaż pozwala wpłynąć na rozwój osobisty człowieka. Powiem wam, od tamtej pory przeżyłem metamorfozę, odkąd sam zacząłem sprzedawać, a nie czekałem, aż klient do mnie przyjdzie, tylko ja wyszedłem do klienta. Tak naprawdę pamiętajmy, my sprzedajemy samego siebie. My nie sprzedajemy produktów, my nie sprzedajemy, słuchajcie, nawet YouTube'a, my nie sprzedajemy szczoteczek do zębów, słuchajcie, perfum czy ubezpieczeń. My sprzedajemy samego siebie, bo ludzie nas po prostu kupują takimi, jakimi my jesteśmy. Więc i to nawet, ja wiem, że są różne szkoły, tak? Natomiast wystarczy mieć parę takich normalnych reguł, żeby to weszło w życie i żeby to stało się naszym naturalnym ja. I wtedy po prostu, jeżeli kierujemy się pewnymi dobrymi zasadami, pewnymi dobrymi regułami, znajdujemy drogę do szczęścia właśnie do takich chwil, do takich momentów jak to, w którym teraz jestem. No dobra, czyli więc najpierw był Optimus, później sprzedaż ubezpieczeń, a potem? No właśnie. Pomiędzy ubezpieczeniami a Tajlandem jeszcze coś było pewnie. No, długa droga. Więc jak to się stało, że tu jesteś? Długa droga. Słuchajcie, tak naprawdę postawiłem sobie, po przeczytaniu tych książek, postanowiłem swoje marzenia napisać na kartkach i powiesić na ścianie w sypialni. I odkąd się budziłem codziennie rano, patrzyłem na te moje marzenia, fokusowałem się, inspirowałem się nimi co rano i dążyłem do tego celu. Oczywiście po ubezpieczeniach, znaczy tak naprawdę otwarty fundusz emerytalny to nie były ubezpieczenia, tylko to drugi filar, tak? Czyli nie coś, za co człowiek musi płacić, tylko po prostu deklaracja przystąpienia. Skupiłem się, tak się zastanawiałem, otwarty filar był takim produktem wdzięcznym, czyli człowiek za niego musiał nie musiał za niego płacić, wystarczyło tylko wyciągnąć dowód osobisty, spisać deklarację przystąpienia i już mieliśmy prowizję, więc zacząłem się zastanawiać, jaki produkt mogę oferować, żeby ludzie nie musieli za niego płacić, a żeby mieli z tego korzyści. I wpadłem na genialny pomysł. Odszkodowania komunikacyjne. Okej. Prawda? Idziemy do klienta, idziemy do osoby poszkodowanej i mówimy: dzień dobry, panie Kowalski, już jestem, mam dla pana pieniądze, tutaj proszę podpisać. Tak? Czyli to jeszcze my dodatkowo oferujemy klientowi pieniądze. On jest w potrzebie, on jest w sytuacji, kiedy on musi... Brzmi jak produkt idealny, bo on nic nie traci, nic nie płaci i może tylko zyskać. Tylko, niczym nie ryzykuje. Co może, tak. Jest prowizja success fee, czyli od wygranej. Jeżeli osiągniemy sukces, mamy prowizję. Jeżeli ty ponosisz ryzyko, jeżeli ci nie wyjdzie, to nie zarobisz. A on i tak nic nie zapłacił, i tak nic. Najwyżej wyjdzie na zero. Dokładnie. Także znalazłem produkt idealny i przez 15 lat budowałem moją
ścieżkę rozwoju w pewnej firmie właśnie odszkodowawczej. I słuchajcie, zacząłem wprowadzać wiedzę z książek właśnie Roberta Kiyosakiego i Roberta i Bodo Schäffera. Czyli zacząłem oszczędzać pewną kwotę pieniędzy i inwestować w tak zwany dochód pasywny, czyli w nieruchomości. Po kilkunastu latach ciężkiej pracy, naprawdę ciężkiej pracy, dorobiłem się kilku nieruchomości i z tych nieruchomości uzyskałem dochód pasywny. Wyobraźcie sobie, że nie trzeba być wcale milionerem, żeby być osobą wolną finansowo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy, załóżmy, 500 000 zł, tak, mamy kilkaset tysięcy, mamy mieszkanie w Warszawie, które nawet nie jest warte milion, a generuje nam przychód w wysokości 3 500 zł i żyjąc w takiej Tajlandii, wydajemy na życie 3000 zł. Tak, za to już można żyć. Nie wiem, czy widzieliście, u mnie jest na kanale film o moich kosztach życia, jak przyjechałem teraz na Phuket i to było 2800 zł. A nie żyłem w najgorszym mieszkaniu, nie żyłem jak bezdomny, tylko normalnie sobie żyłem, nawet aż tak nie oszczędzałem. Więc 3500 potwierdzam, na pewno się da żyć na 100%. W Tajlandii, w takim pięknym miejscu, słuchajcie, w takim pięknym otoczeniu. Czyli jeżeli mamy, załóżmy, takie jedno mieszkanie w Warszawie, które nie jest warte nawet 1 000 000 zł, tak? 500 000, kilkaset tysięcy złotych, czy w jakimś większym mieście, i ono generuje nam dochód pasywny w wysokości, powiedzmy, 3 500 zł. Jeżeli my jesteśmy w stanie przeżyć za 3000 zł, jesteśmy osobami wolnymi finansowo. Nie musimy już nigdy więcej pracować, jeżeli nasz dochód pasywny jest wystarczający do nic nie robienia, tak? Do po prostu życia spokojnie i bycia po prostu miejscu, w którym sobie wymarzymy. Tajlandia na dzień dzisiejszy daje nam takie możliwości, że możemy, tak jak Paweł powiedział, zresztą ja też nagrałem u siebie na kanale, jak przeżyć za 3000 zł. Kanał będzie na dole, wszystko będzie na dole. Będzie Instagram i kanał, na dole byście chcieli zobaczyć. Discover Thailand Now, to jest kanał na YouTubie i to jest Instagram, także to wszystko będzie. Tak jest. Jak się tutaj znalazłem? No właśnie, miałeś te nieruchomości, tak? Tak, miałeś te nieruchomości, one ci już dawały taki dochód pasywny, który wystarczał na to, żebyś nie musiał już w ogóle pracować. Tak, ale ja chciałem więcej. Słuchajcie, ja jakby złapałem się w wyścig szczurów i to jest właśnie słuchajcie, złe, ponieważ jeżeli pracujemy w korpo, albo mieszkamy w takiej Warszawie, czyli w mieście, gdzie mamy jakąś taką społeczną presję z zewnątrz, która jakby zmusza nas do tego, że uczestniczymy w tym wyścigu szczurów, czyli chcemy coraz więcej, chcemy mieć po prostu coraz więcej, czyli wpadamy w kwadrant. To też druga książka Roberta Kiyosakiego, słuchajcie, czyli nie jesteśmy osobami wolnymi finansowo, dlatego że musimy pracować, tak? Mamy pieniądze, ale nie mamy czasu. Ludzie dzielą się na 4 grupy. Ludzie, którzy nie mają czasu, nie mają pieniędzy. To są ludzie, którzy pracują na etacie, powiedzmy, nie wiem, w Żabce, w 7-Eleven. Tutaj by był 7-Eleven. 7-Eleven w Tajlandii, tak, ale powiedzmy gdzieś tam faktycznie w Tesco na kasie. Pracują całymi dniami i przynoszą do domu najniższą krajową, niestety, tak? Ludzie, którzy nie mają pieniędzy, ale mają czas, emeryci, tak? Tak. Nie mają pieniędzy z reguły w Polsce, tak? Ale mają czas. Ludzie, którzy mają pieniądze, a nie mają czasu, czy ludzie, którzy pracują w korporacjach, mają dużo pieniędzy, ale pracują od rana do wieczora i nie mogą tego czasu wykorzystać, i ludzie, którzy mają pieniądze i mają czas, czyli najlepsze rozwiązanie, słuchajcie, czyli ludzie, którzy mają po prostu dochód pasywny, tak? Ludzie, którzy są osobami wolnymi finansowo i, tak jak powiedziałem przed chwilą, nawet nie milionerami. Ludzie, którym po prostu dochód pasywny wystarcza na spokojne życie. Osobą finansową, wolną finansową może być osoba, która zarabia 10 tysięcy, ale również osoba, która ma dochód pasywny w postaci 3 czy 3,5 tysiąca, jeżeli te pieniądze wystarczają mu na spokojne życie. Ale ja, wracając, Paweł, do tematu. Wpadłem właśnie w ten wyścig szczurów, ponieważ kupując nieruchomości chciałem mieć więcej i założyłem hotel apartamentowy, który oprócz tego, że robiłem odszkodowania, absorbował mnie jeszcze mega, jeżeli chodzi o wynajem krótkoterminowy. Czyli robiłeś jedno i drugie cały czas, żeby jeszcze więcej. Jeszcze więcej, tak. I złapałem się po prostu właśnie, tak jak powiedziałem, w ten wyścig szczurów i w pewnym momencie, tak jak dzisiaj właśnie Pawłowi rano powiedziałem przy kawce, kiedy po 2 latach pierwszy raz pojechałem na urlop, dostałem telefon z recepcji: panie Marcinie, szefie, urwał się wąż od prysznica. Ja mówię: naprawdę? Naprawdę? Wąż kosztuje 9,99 w Leroy, tak? A ja płacę 15 zł za minutę połączenia, bo akurat byłem na środku oceanu na jakimś promie wycieczkowym, gdzie sieć promowa kosztowała 15 zł za minutę. Ja mówię: no to
może pójdziesz do Leroy'a i kupisz ten worst za 9,90, a nie przeszkadzasz mi w urlopie. Wróciłem i to dało mi tak do myślenia, słuchajcie, nie za wszelką cenę pieniądze, słuchajcie, nie są warte tego, żeby marnować nasze życie. Lepiej mniej, mniejszą łyżeczką, a spokojniej. Naprawdę. I od tamtej pory zdałem, bo część nieruchomości, część mieszkań nie była moja, oddałem te mieszkania właścicielom. Ta część, którą mam, którą posiadam, wynająłem długoterminowo i od tamtej pory zrozumiałem, że życie polega na tym, żeby nim się cieszyć, żeby naprawdę spokojnie realizować swoje takie normalne, codzienne, małe rzeczy. Typu pójście na kawę, pójście na trening, nauka języka, nauka Muay Thai. Bardzo mocno się zmieniłeś z tego, co widzę. Jestem ciekawy, co by Marcin z teraz powiedział Marcinowi sprzed tych iluś tam 10 lat, albo jakby zareagował ten Marcin z korpo na ciebie teraz. Może by cię wyśmiał, że co ty stary, trzeba kasę robić? Gdzie ty na wakacje? Przecież byś mógł już tyle i tyle zarobić w tym czasie. Na pewno by tak było, że słuchajcie. Jakiś frajer, przecież można kasę robić, po co ty siedzisz w tej Tajlandii, to nic nie ma do roboty. Ja mam dla was, słuchajcie, propozycję. Ustalcie sobie jakiś deadline, zapiszcie go sobie, najlepiej powieście nad łóżkiem. Pracuję do 40 roku życia, pracuję do 35 roku życia, pracuję do 50 roku życia, ale ustalcie sobie tą datę, kiedy przestajecie pracować, kiedy wasz dochód pasywny będzie na tyle wystarczający i to może być, tak jak powiedziałem, 3, 5, 10 tysięcy, żeby wystarczył na wasze potrzeby. I jeżeli osiągniecie ten etap, jeżeli wyznaczycie sobie ten deadline, to po prostu będziecie już żyli tym codziennym marzeniem do momentu, w którym się naprawdę będziecie kiedyś chcieli znaleźć. Ja właśnie, odkąd wynająłem te apartamenty, zacząłem wyjeżdżać sobie co roku na parę miesięcy w zimie, żeby zaczerpnąć słońca, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, kokosa, ciepłej wody w oceanie. I tak było w 2019 roku również, kiedy to wyjechałem 29 września. Pojechałem najpierw do Azji, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Indie, Malezja, Filipiny, Filipiny, Kambodża, Wietnam. No i w końcu w marcu 2020 roku miałem już wracać do Polski. Idealna data. Teraz wiemy, że nie była idealna. Nagle okazało się, że słuchajcie, że mam bilet kupiony z Bangkoku na Sri Lankę, mam samolot w określonym dniu, a kumpel z Bangkoku mówi: Marcin, czy ty wiesz, jak wygląda Tajlandia? A ja mówię: no nie, byłem tylko kilka razy transferem po kilka dni, tak naprawdę nie doświadczyłem, brak mi takiego experience. On mówi: dobrze, przełóż sobie ten bilet o tydzień, a ja ci pokażę, jak wygląda prawdziwa Tajlandia. Słuchajcie, chyba to był największy, najbardziej chciany zbieg okoliczności w moim życiu, który spowodował, że zmienił całkowicie moje życie, ponieważ już nie wróciłem do Polski. Okazało się, że przyszedł to, co przyszło. Każdy wie, co przyszło. Zamknęli lotniska i niestety nie mogłem wrócić. I tak zostałem w Tajlandii, słuchajcie. Niestety, już, albo na szczęście. Albo stety, tak? No, albo tak, na szczęście. Tak, już tak. Półtora roku, niestety, muszę żyć w takich warunkach. Powiem ci, że dopóki cię nie spotkałem, zawsze patrzyłem na te wszystkie rzeczy, o których mówisz, z takim przymrużeniem oka. Że może to tak wcale nie jest, to jest takie trochę naciągane, że pewnie tak się w ogóle nie da. Jaka tam wolność finansowa? Przestań. Jakie tam ustalanie celów na emeryturę i tak dalej. To jest takie, wiesz, takie gadanie. Banały. Takie banały, to każdy sobie lubi pogadać, to pewnie tak nawet nie robi. Ale spotkałem ciebie i zauważyłem, że faktycznie można tak żyć. Jesteś żywym przykładem, że da się. Da się zerwać z pracą ponad siły, z przepracowaniem, ze stresem w korporacji, wyjechać gdzieś na przepiękną, tropikalną wyspę i odżyć. Cieszyć się życiem. Da się zmienić życie. Da się to zrobić. Żyć pełnią życia, tak jak... Tak, tak. To, o czym te książki mówią, które ja wszystkie czytałem, te książki. Ale po prostu nie do końca wierzyłem, że to jest możliwe, dopóki ciebie nie poznałem. Okazuje się, że jest. Jest to możliwe, słuchajcie, jest to realne. I teraz tak naprawdę ja żyję tak, jak chcę, a nie tak, jak muszę. Prawda? Ja realizuję swoje marzenia, zacząłem nagrywać szczerze z nudów tego YouTube'a. Zresztą moi koledzy mówią: Marcin, jesteś w takich przepięknych miejscach, zacznij nagrywać, zacznij ludziom pokazywać świat, zacznij po prostu ich inspirować swoją przygodą, swoją historią. I tak właśnie zacząłem robić. Mało tego, przyjechała koleżanka teraz na wyspę, mówi: Marcin,
zróbmy Sylwestra, zaprośmy ludzi do Tajlandii. No i organizujemy Sylwestra tutaj w Tajlandii, właśnie na wyspie Koh Samui, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, jaka długa droga. Długa droga przez mękę. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jeżeli jesteśmy konsekwentni, jeżeli dzień po dniu fokusujemy się na swoim celu, jeżeli budzimy się rano i tak naprawdę z tyłu głowy mamy to, że w wieku tych 40, czy 50, czy 35 lat chcemy osiągnąć jakiś właśnie goal wyznaczony przez nasze wnętrze, tak? Nasz umysł, to chcemy, to sobie wymarzymy, to jest to możliwe, ponieważ to konsekwentnie realizujemy codziennie. Bardzo mi zależało, żeby z Marcinem porozmawiać, właśnie dlatego, że ja wiem, że wiele z was, wiele z osób, które mnie ogląda, siedzi teraz gdzieś tam w Polsce, jest ciemno, jest zimno, chodzicie do pracy, której nie zawsze ją lubicie, czasami chodzicie tylko na to, że po prostu no, trzeba zarabiać, bez żadnej pasji i tak dalej. I często ludzie mnie pytają, Paweł, też bym tak pojechał. Oglądamy twoje story na Instagramie, tu jest tak ładnie, słonecznie i tak dalej, ale bym chciał tak żyć. I no i macie, proszę bardzo, człowieka, który był w miejscu, gdzie wy byliście i teraz jest tutaj, czyli da się. Da się, jest to możliwe, oczywiście nie jest to proste, sami słyszeliście, to było kilkanaście lat, różne prace, odkładanie pieniędzy, inwestycje stopniowe, ale da się. I nawet jeżeli nie każdy, kto oglądał ten film, zrobi to samo, to może chociaż troszeczkę z tego zostanie wam w głowie i gdzieś to zaprocentuje na przyszłość, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że realnym celem z tego filmu, który chciałbym, żebyście wy wyciągnęli, to chociażby zasianie takiego ziarna. Że da się inaczej żyć, żeby gdzieś to tam zostało i być może to coś w waszym życiu zmieni na przyszłość. Mówię to dlatego, że ja sam mam takie szczęście i mam taką bardzo wyjątkową pracę, która daje mi dużo wolności i mogę dzięki temu podróżować po świecie i chciałbym, żeby więcej ludzi potrafiło tak żyć. Trzy takie sentencje może na koniec. Pamiętajcie, unikając planowania, planujecie swoją porażkę. To po pierwsze. Pracujcie mądrze, a nie ciężko. Tak? Po drugie. I po trzecie, zapomniałem. A numer 3 będzie na kanale Discover Thailand Now. Zapraszam, link jest na dole w opisie. Dziękujemy bardzo na dzisiaj. Do widzenia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Hej!